Halo, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak można najłatwiej znaleźć księżycową wyspę. Jak wszyscy wiecie, ocean jest naprawdę wielki, nie tylko w naszym świecie. Więc żeby nie pływać długie dni po całym świecie, możemy użyć kilku prostych sposobów. Poszukiwacze go nienawidzą. Zatem zacznijmy od najlepszej metody, która pozwoli nam mniej więcej ustalić lokalizację księżycowej wyspy. Otóż możemy zauważyć, że generator świata, aby upchnąć ten cały kawałek lądu, musi nieco przyciąć główny kontynent i jego zbyt okrągłe kształty. Dlatego, kiedy odkryjemy mniej więcej zarys świata i zaczniemy się przymierzać do poszukiwań, należy zastopować grę i na spokojnie przestudiować mapę. Na przykładzie, możemy wyznaczyć 5 potencjalnych miejsc, gdzie może znajdować się księżycowa wyspa. Następnie szukamy jak najbardziej prostych krawędzi, które nakierują nas na cel. Zatem, oznaczmy więc potencjalne cele numerami 1, 2, 3, 4 i 5. Jak widzicie w jedynce, może i poprzycinane krawędzie są, ale nie wskazują one żadnego potencjalnego celu. Są powyginane na wszystkie strony, dlatego to miejsce ma niski priorytet w poszukiwaniach. W dwójce w ogóle nie widzimy przyciętych krawędzi, a jedynie krągłości jak u 3/4 Polski po okresie świątecznym. Dlatego to miejsce również odpada. Sytuacja jest podobna w wypadku trójki, chociaż trzeba przyznać, że to miejsce przy biomie lasu wygląda całkiem obiecująco, więc dałbym temu miejscu nieco wyższy priorytet w poszukiwaniach. W czwartym przypadku mamy całkiem fajne kształty mapy, ten odcinek jest coraz dziwniejszy, ale ze względu na wystające kawałki pustyni również bym zostawił to miejsce na później. Wszelkie takie elementy mocno dyskwalifikują daną lokację. I na koniec miejsce oznaczone piątką. Mamy tutaj idealnie przycięte krawędzie, dlatego do tego miejsca bym się wybrał najpierw. Sprawdźmy więc, czy miałem rację. No a ja bym nie miał racji. Oczywiście, że mam. Wcale wcześniej nie podejrzałem mapy. Nie będę ukrywał, że stosowanie tej metody może być kłopotliwe. Nie zawsze może nam wyjść, ale lepsze to niż pływanie na ślepo. No, ale nie musimy od razu budować łódki i błądzić. Możemy wykorzystać to, że duchy mogą latać jak chcą i wykorzystać śmierć naszego towarzysza w przypadku gry w więcej niż jedną osobę, jeżeli nie jesteście przegrywami. A jednak jeżeli nie jest wam dane posiadać znajomych, to grając Woodim możecie się przemienić w gęś i latać po bezkresnych morzach. Ważne tylko, by obserwować wasz wskaźnik przemiany, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku, a raczej z piórami w dupie. Kiedy tylko namierzycie lunarną wyspę, możecie zgarniać znajomych, budować łódź i lecieć na księżycową wyspę, o czym już powstały osobne odcinki. Oczywiście warto wykorzystać zarówno pierwszą metodę, aby ustalić potencjalne miejscówki, a potem je sprawdzać gęsią lub duchem, ale tego chyba mówić nie muszę. Zatem powodzenia w poszukiwaniach, uważajcie na zbiorowiska skał na morzu i do usłyszenia na live'ach codziennie o 19:00. Do usłyszenia i cześć!